Nazywam się Dorota Pasalska i razem z Darkiem Krysą gramy na gongu, gramy na innych instrumentach zwanych archaicznymi i prowadzimy w Gajkowie Fundację Dobre Wibracje. Dzisiaj razem z panią Sołtys z Kamieńca Wrocławskiego, Beatą Jakielaszek oraz naszą hinduską przyjaciółką, która prowadzi w Kamieńcu gabinet Ayurveda na urodę, chcemy was zaprosić na koncert. To będzie koncert nietypowy, koncert medytacyjny. Odbędzie się należąco, dlatego prosimy o zabranie karimat, jakichś materacyków, ewentualnie leżaczków i czegoś do przykrycia, najlepiej kocy. Poddamy się fali dźwięku i wibracji, która działa niezwykle relaksująco, niezwykle odprężająco i bardzo prozdrowotnie. Ale żeby do tego wszystkiego było jeszcze pięknie, zaprosiliśmy Kamila Rogińskiego, o którym bez przesady można powiedzieć, że jest wybitnym muzykiem. Kamil gra praktycznie na każdym instrumencie, który weźmie do ręki. Tworzy też własne instrumenty. Na nasz koncert przywiezie własne, głównie instrumenty folk, ale nie tylko. Będą też flety, będzie didgeridoo. Koncert jest współfinansowany przez gminę Czernica. Przeznaczony z założenia dla mieszkańców gminy, ale jest to koncert otwarty. Wszystkich zapraszamy. Niedziela, godzina 17:30. Salka koncertowa w Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim koło automatycznych świateł. Może warto na chwilę oderwać się od przedświątecznego zabiegania, od przedświątecznego stresu i poddać pięknej, relaksującej, muzycznej fali.